Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maćkowy i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinku Przygód Geralta. W tym odcinku zajmiemy się zadaniem Szturm na Dun Tyn. Jest to jakby przełomowy moment w fabule, jakby dodatku krew i wino. Także ja mam nadzieję, że w moim wykonaniu Wam się to bardzo spodoba. I zostawicie łapeczkę w górę. Kto jeszcze może nie subskrybuje, ten zostawi subskrypcję. Napiszcie jakiś komentarz, z chęcią przeczytam i odpowiem. A teraz już Szturm na kompleks zapraszam zbrojeniowy. do oglądania Spodziewamy się i zobaczymy, zbrojnego co oporu. tutaj fabuła Nieznanego nam poziomu udostępnienia przygotowała. celu. Wasi wrogowie dopuścili się zdrady stanu. Walczcie o dobro księstwa. No O tutaj widzę. szczegółach misji dokładniej opowie wam kapitan de la Tour. Ty, a Pełen, wiedźmini to jedzą ser przed kurczę. deserem, czy po? Pełne przygotowanie tutaj widzę się odbywa. Damien de la Tour. Geralt, dobrze cię widzieć. Jesteś gotowy do ataku na Dun Tyn? Ależ oczywiście. Widzę, że masz już przygotowany plan. Wprowadzisz mnie? Cele naszej misji są dwa. Odnalezienie siostry jej miłości oraz uwolnienie ukochanej wampira. Dun Tyn to zespół kilku starych budynków, otoczonych wysokim murem. Centralną część zajmuje kasztel. Swego czasu został odnowiony przez starego rycerza o imieniu Roderick. Chcemy uderzyć tutaj, od strony głównej bramy i wziąć szturmem tereny przed kasztelem. Wiadomo, ilu ludzi będzie bronić Dun Tyn? Roderick trzyma wokół siebie niewielką drużynę rycerzy. Nie jest to armia, ale może być ich nawet kilkudziesięciu. Czemu problem? Dodatkowo, niedawno osiadła u niego banda jakichś przyjezdnych najemników. Niewiele o nich wiemy. To pewnie ludzie Cyntryjczyka. Spotkałem w mieście kilku z nich. Próbowali mnie zabić. Jak widać, się nie Łatwiej udało. Nam będzie, jeżeli uderzymy z dwóch stron. Kiedy obrońcy będą zajęci wami, ja zakradnę się na tyły Dun Tyn. Odnajdę dziewczyny i zadbam, by nie stała im się krzywda. Przeskoczę mur, jak tylko rozpoczniecie atak. Brzmi ryzykownie. Ale wydaje mi się, że wiesz, co robisz. Nie ma co, ruszajmy. Pewnie, że wiem, co robię. Tak mnie prowadzi gra. Ale spoko. Przy kim, jak nie przy Geralcie, dziewczyny będą bezpieczne. Kaczma Kuroliszek. No, ten szwadron koni na pewno nie zostanie odnotowany, nie? Dobra, my w prawo, oni pewnie w lewo. Tak jest, my musimy wjechać na tyły. I splądrować tył Dun Tyn. Dziwny zbieg słów, no ale dobra. To jest mało istotne. Istotne jest to, żeby misja zakończyła się sukcesem. W ogóle jak nie krajobraz tu są. Zaczęło się. No to zatańczmy. Szybciej! Bierzmy konie dla Roderika i wiejmy stąd. Byle tylko ci przy kasztelu utrzymali. No nie bardzo. Nie tak szybko. Czeka was zmiana planów. No jak chłodno. Zły pomysł. Kurwa, co zabijać! Co tu się dzieje? Zabij ducha i bezna! Możesz jeszcze się poddać. Mrożące krew w żyłach. Roderick przysłał ich po konie. Nie mogę pozwolić mu uciec. Możemy ten? Uwolnić konie? Nie możemy.
Dobra, chodźmy za tym dalej. Książęcych nie widać na trakcie. Chyba go nie obstawili. Roderick miał rację. Uda nam się uciec. Not today. Kurwa! Co to było? Tak uciec, czy nie na wodę? Ruszać się przy tych skrzyniach, ale ostrożnie, żeby mi żaden nie upuścił. Buenos Aires, Roderick. Toż tu jest! Przedarli się z drugiej strony! Chodźcie! Zabku! Nie gadaj, tylko walcz! Otoczyć go! Otoczyć i zabij! Będą mnie tym dzieci tak łatwo! Trzeba by na pewno. A jeszcze sobie zarzucimy je z kulką. Daruj życie. Ja nic nie zrobiłem. Zadajesz się z bardzo niewłaściwymi ludźmi. Szukam kompanów Cintryjczyka. Gdzie oni są? Wiedziałem, że trzeba było nie wpuszczać ich pod swój dach. Ale to zrobiłeś. Gdzie jest porwana dziewczyna? Co? O czym ty mówisz? Nie wiem nic o żadnym porwaniu. To pewnie sprawa moich gości. A może nie jest porwana? Gdzie oni są teraz? W kasztelu. Szykują się do ucieczki. Jest między nimi dziewczyna o imieniu Siana? O, oczywiście, że jest. To ona mnie przekonała, żebym ich przyjął. I ściągnęła na ciebie kłopoty. Gdzie ona jest? Pakuje swoje rzeczy. Mieliśmy odjechać razem. Ale ze mnie głupiec. Wszystko bym dla niej zrobił. Gdzie ona jest? W kasztelu? Tak. Jej komnata jest w baszcie. Na samej górze. No to idziemy na kasztel. Co ze mną będzie? Zostawiam cię książęcej gwardii, o ile się nie wykrwawisz. Niech cię szlak. Pokonaj strażników i przedostań się do kasztelu. Dzień dobry. Co? Przeszła ci ochota? Nic nam tutaj nie jest w ogóle straszne. Kascenka za kascenką normalnie. Dam wam ostatnią szansę. Poddajcie się. Cholerna suka! To ona nas to wpakowała! Zabić go! Dalej! O! Mgiełka. Przypadek? Nie sądzę. Wampirza ekipa. No to sobie zrobili wejście, nie ma co. Musimy dostać się do kasztelu. Zapłacą mi za wszystko. No, wampirki. Nie!
tu robisz w takim razie? Pomyśleliśmy, że może ci się przydać mała pomoc. Wiedźminie nie ma czasu na wyjaśnienia. Gdzie jest Rena? Musimy wejść do kasztelu. Tam wszystko się wyjaśni. Chodźmy więc. Taka współpraca Wiedźmin i wampiry. Można było się tego spodziewać. Uciekaj. Rena. Nic. Nic ci nie jest. Jeżeli któryś z nich... Cii. Znasz mnie. Nie dałam sobie zrobić krzywdy. I czekałam na ciebie. Nie wiedziałam, gdzie cię szukać. Grozili, że cię zabiją. Przepraszam, zawiodłem cię. Oj, Detlef, Detlef. To co? Została nam do znalezienia jeszcze siostra Anny Henriety. Wiesz, gdzie jej szukać? Po drodze spotkałem Roderika, pana Duntyn. Powiedział mi, gdzie jest Sianna. No to mów i chodźmy po nią. Szkoda czasu. Miała być w pokoju na wieży. Dokładnie w tym, w którym jesteśmy teraz. I który wcale nie wygląda na więzienną celę. No właśnie. I przypadkiem jest tu też karafka z winem. Zapewne kradzionym San Greal. O co ci chodzi? Nie udawaj głupiej. Wiem, że to wszystko część twojego planu. Wiedźminie, o co tu chodzi? Przykro mi, Detlef. Zostałeś oszukany. Przyjacielu, proszę, wysłuchaj, co Geralt ma do powiedzenia. Co to wybrać? Sianna i Rena to ta sama osoba? Czy nie było żadnego porwania? Co wy byście wybrali? Dajcie znać w komentarzu. Bo ja tu mam normalnie taką zagwozdkę teraz. Rena to nie jest jej prawdziwe imię. Nazywa się Sianna. Jest siostrą Anny Henriety. Księżnej tu są. Co to za brednie? Sianna została usunięta z dworu, kiedy była dzieckiem. Teraz wróciła, znalazła schronienie w Duntyn. I stąd rządziła Hanzą bandytów. Wysłała do Beauclair człowieka o pseudonimie Cintryjczyk. Kradł dla niej książęce wino. Tak na nią trafiłem. Potem chciała jeszcze odzyskać klejnot, który dostała od ojca w prezencie. Też się nie udało. Przykro mi, Detlef. Byłeś tylko częścią jej planu. Odważna. Nie ma co. Tak pogrywać z wampirem? Masz 3 dni. Przyjdziesz do Tesham Mutna i wytłumaczysz wszystko. Jeżeli tego nie zrobisz, zrównam Beauclair z ziemią. Przysięgam. Będę na ciebie czekał.
No i pięknie. To się wpakowaliśmy w niezłe bagno. Nie chciał postąpić pochopnie. Chciał ochłonąć. Rozsądnie. Myślisz, że spełni tę groźbę? Nie wiem. Kiedy wpada w furię, jest nieprzewidywalny. Pójdę do niego. Co proszę? Po tym jak... Nie znacie Detlefa tak dobrze jak ja. Jeżeli go nie posłucham, on naprawdę jest gotów zniszczyć miasto. I ma moc, by to zrobić. Teraz ruszyło cię sumienie? Lepiej... Lepiej późno niż wcale, prawda? Cóż, rzeczywiście, wygląda to na najlepsze wyjście. Coś mi się dalej nie podoba, że ona tak trzyma tę rękę. Wasza miłość, z tyłu. Musimy działać ostrożnie. Gwardziści widzieli wampiry. Potwory wciąż mogą gdzieś tu być. Wampiry czy nie? Gdzieś tu jest moja siostra. Szukajcie jej. No to wasza miłość, to tutaj. Siana. Rodzinne spotkanie. Ty, siostrzyczko, coś ty się wplątała. Teraz się mną przejmujesz? Naprawdę? Ja rozumiem, że czujesz do mnie żal, ale obiecuję ci, że wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy z przeszłości. Jeszcze o tym porozmawiamy. Kapitanie, odprowadź Sianę do pałacu. Zajmę się nią, jak tylko wrócimy. Rozkaz, wasza miłość. A tobie, Wiedźminie, należą się podziękowania. Nie mogę uwierzyć, że moja siostra była tak blisko. Roderick z Duntyn odpowie za zdradę i współpracę z szantażystami. To nie on tutaj był winien. Roderick został zmanipulowany. Tak samo jak wampir. No właśnie. Udało ci się ustalić, kto porwał jego ukochaną? Odkryliśmy, że to Syjana szantażowała wampira. I to ona zleciła mu zabicie tych ludzi. Co? Co to za brednie? Niestety. Ona jest jego zaginioną ukochaną. Upozorowała swoje własne porwanie, żeby zmusić go do posłuszeństwa. On był tylko narzędziem. To Siana stoi za całą intrygą. Pomyliliście się. To nie może być prawda. Wasza miłość, znam tego wampira. Jak to znasz? Kim on jest? To Detlaf. Ten sam Detlaf, który jeszcze niedawno siedział ze mną przy jednym stole i opowiadał o Nazairze? Dokładnie ten sam. No sorry. No. Jest coś jeszcze, o czym zapomnieliście mi powiedzieć? Może pod Gorgoną mieszka smok? Nie. Albo ktoś jeszcze tutaj jest wampirem? Regis? Coś masz do powiedzenia? Gdzie on jest teraz? Czeka na Sianę. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie przyjdzie się z nim spotkać, zniszczy Beauclair. Śmiał nam grozić? Wasza miłość, ano, śmiało. Mamy 3 dni, żeby przyprowadzić mu Syjanę. Ani słowa. Macie 3 dni, ale na to, żeby przynieść mi jego głowę. Koniec z tajemnicami i z pomaganiem wampirom. Chcę tego, za co zapłaciłam. Głowy bestii. No pięknie. Nie wiem, czy wybrałem dobre opcje dialogowe, ale tak mi podpowiadał mój mały móżdżek. Także zobaczymy, co teraz się wydarzy. Ale coś sądzę, że w Beauclair zacznie się źle dziać. Myślisz, że księżna już ochłonęła? Wątpię. Ona łatwo nie zapomina, zwłaszcza ludzi. Tak.
Nawet ja przyznam, że Detlaff zachował się wysoce niestosownie. Wysoce? Z przyjściem do księżnej, czy... tą resztą? Denerwujesz się? Czym? Niech no pomyślę. Wracasz z łowów z pustymi rękoma, bez trofeum, bez dalszego tropu? Ja się niczym nie denerwuję. Mutacje, pamiętasz? Pamiętam, oczywiście. To jest wymówka, której używasz, kiedy nie chcesz o czymś rozmawiać. To może lepiej zmieńmy temat. A jak zwykle reagują zleceniodawcy, kiedy zawodzisz ich oczekiwania? Zależy od stanu. Chłopi wyklinają, mieszczanie żądają zwrotu zaliczki, z kolei szlachta szczuje psami. Albo widłami. Zwykle grożą szafotem. Jaśnie oświecona, oczekuję wasz mościów. Wasza miłość, lud domaga się kary. Siana dopuściła się tak straszliwych zbrodni, że nie chciałbym... Jeszcze słowo, Palmerin, a to ja dopuszczę się straszliwej zbrodni. Na tobie! Zawiało chłodem. Powtarzam po raz ostatni. Siana odpowiada za śmierć wielu osób, owszem. Ale jest też moją siostrą. Ze względu na więzy krwi i dawne czasy nie pozwolę, żeby ją zlinczowano. Obawiam się, jaśnie oświecona, że gmin może powstać. Ruszą na więzienie z pochodniami. A niech sobie ruszają. Nie znajdą jej tam. Siana jest w bezpiecznym miejscu. I będzie tam oczekiwać na proces, póki nie pozbędziemy się tego przeklętego wampira. Po waszych minach wnoszę, że ten moment jeszcze nie nadszedł. Zrobiliśmy, co mogliśmy, ale... Moja cierpliwość się wyczerpała, Geralt. Gdzie on jest? Gdzie Detlaff? Pracujemy nad tym, wasza miłość. Czy ty mnie masz za idiotkę? Ja nie śmiałbym. Nie obchodzi mnie, nad czym pracowałeś, pracujesz lub będziesz pracował. Interesują mnie rezultaty, których jak nie było, tak nie ma. No nie powiedziałbym. Czasem jeżdżę na polowania. Wiecie, jak to przebiega? Wielki łowczy spuszcza psy ze smyczy i one raz, dwa podejmują trop i prowadzą nagonkę na zwierzynę. Ty, Wiedźminie, miałeś tydzień. Pomoc moich rycerzy. I przez ten tydzień nie osiągnąłeś absolutnie nic. Halo, masz Zaczynam siostrę? Zaczynam myśleć, że mój wyżeł lepiej by sobie z tym poradził. To może zamiast wiedźmina, wasza miłość powinna była wynająć wyżła. Szach i mat. Stąpasz po cienkim lodzie, Wiedźminie. Bardzo cienkim. Więc uważnie dobieraj słowa. No dobrze. A teraz do rzeczy. Czy ustaliliście cokolwiek? Wygląda na to, wasza miłość, że Syjana wykorzystywała nieświadomego niczego Detlaffa do mordowania rycerzy, którzy wywieźli ją na wygnanie. Mamy podstawy, by sądzić. A to kto? Znowu. Wasza miłość! Wampiry! Co? No mówże! Wampiry zaatakowały miasto! Kapitan de la Tour broni placu koło przystani. Ale ogromne straty w ludziach. Miałem mieć 3 dni na to. Zaraza. No pięknie. Skoro ten cały Detlaff chce wojnę, to będzie ją miał. Geralt, do roboty. Tym razem nie chcę słyszeć żadnych wymówek. A ty, Palmerin? Wyprowadźcie ją stąd. A my rozpoczynamy jazdę.
Moment. Nie czarna krew, ale my chyba mamy. Nie mamy. Które to było? Wyśmienity kot, druga broń. Zamieśnie. Dobra, pierwsza Brooksa ubita. Syjana nie stawiła się na spotkanie. I proszę, Detlef nie żartował. To już minęły te 3 dni? I my też musimy porozmawiać na poważnie. Tym razem sprawy zaszły za daleko. Reis, wspomniałeś, że istnieje jakiś sposób na wywabienie Detlefa, ale nie chciałeś go do tej pory stosować, bo jest ponoć zbyt niebezpieczny. Tak się wyraziłem? Wybacz, w takim razie wprowadziłem cię w błąd. Słowo niebezpieczny jest bowiem w tym przypadku skandalicznym niedoszacowaniem. Proszę, skończ już ten wewnętrzny monolog i po prostu powiedz mi, jak zmusić Detlefa do spotkania, dobrze? Chwila. Widzisz, Geralt, chciałbym, żebyś wpierw rozważył alternatywę. Możesz przecież spełnić żądanie Detlefa i uwolnić Syjanę. Myślisz, że Detlef wciąż wierzy w niewinność Syjany? Myślę, że musi coś podejrzewać. Próbuję zrozumieć, co się stało. I naprawdę jest gotów z tego powodu wydać wojnę całemu księstwu? Cóż, umiar nie jest jego mocną stroną. Spróbuj mnie przekonać do tego pomysłu. Czemu powinienem uwolnić Syjanę? Ja wiem, że ciężko w to teraz uwierzyć. Detlef naprawdę nie jest zły, tylko impulsywny. Wystarczy, żeby się z nią spotkał, żeby porozmawiali, a odstąpi od miasta. Ja się może z tobą zgodzę, ale Anna Henrietta już pewnie nie. Zauważ, że nie proponuję, żebyśmy prosili ją o pozwolenie. Jak zwykle. A co jeśli spotkanie pójdzie nie po twojej myśli? Jeśli dojdzie do walki, możesz zagwarantować, że Syjanie nic się nie stanie? Wydaje mi się wysoce nieprawdopodobne. Nie proszę cię o wywód z probabilistyki, tylko o prostą odpowiedź, tak czy nie? Ręczę, że nie spadnie jej włos z głowy. Tylko cała głowa pewnie. Mam wiele obiekcji wobec tego planu. Między innymi taką, że nawet nie wiemy, gdzie Syjana jest przetrzymywana. Słyszałeś, księżna mówiła, że w więzieniu jej nie ma. Wymówki, przyjacielu. Jestem pewien, że jeśli tylko zechcesz, znajdziesz ją bez problemu. W sumie można by porozmawiać z Damienem. Księżna trzyma go blisko siebie, może coś wie. A? Widzisz? Wiedziałem, że coś wymyślisz. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać twoje wątpliwości. Powoli, jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. To jak można wywabić Detlefa? Krwią dziewicy? Widzisz, gdzieś w okolicy żyje jeden z ukrytych. Pradawny, potężny wampir. O mocy wielokrotnie przewyższającej wampira wyższego. No i? Tu są. To terytorium ukrytego. Każdy z nas jest mu winien posłuszeństwo tak długo, jak tu przebywa. Wystarczy więc jedno jego słowo, a Detlef powinien stawić się we wskazanym miejscu. To jak miałbym przekonać tego ukrytego,
żeby wezwał Detlafa. Najpierw dobrze byłoby go znaleźć. Ukryty nie zadaje się z przyjezdnymi, o ile nie musi. Ale miejscowi? Na przykład taka Oriana. Domyśliłem się. Dobrze, powiedzmy, żeby mnie do niego skierowała. Co dalej? Nie wiem. Trzeba będzie improwizować. Krótko mówiąc, mam do wyboru ulec szantażyście albo z nim walczyć. Znasz moje zdanie. Jeśli uwolnimy Syjanę i doprowadzimy do jej spotkania z Detlafem, jest jakaś szansa, że wszyscy wyjdą z tego żywi. Regis, wybacz, że stawiam cię w takiej sytuacji, ale muszę wiedzieć, jeśli jednak postanowię walczyć z Detlafem, po czyjej staniesz stronie? Jeśli uznasz, że te sprawy trzeba rozwiązać mieczem, nie stanę ci na drodze. Doceniam. Taką mam nadzieję. To jest dobra informacja. A teraz powiedz proszę, co zamierzasz? Nie wiem. Muszę się jeszcze zastanowić. Rozumiem. To nie jest łatwy wybór. Pozwól, że zostawię cię samego i zejdę do miasta. Nie mogę przerwać tej rzezi, ale spróbuję chociaż ograniczyć liczbę ofiar. Kiedy podejmiesz już jakąś decyzję, dowiesz się czegoś, szepnij słówko ptakom. Znajdę cię. A my mamy twardy orzech do zgryzienia w tym momencie. Czyli tak, odszukaj Damiena i spytaj się, gdzie uwięziono Syjanę, albo zapytaj Orianę, gdzie szukać ukrytego. Ale decyzję, jaką podejmę, poznamy na początku przyszłego odcinka, także na chwilę obecną zrobimy ciąg dalszy nastąpi. Ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już jutro. Do zobaczenia.